W zeszłym miesiącu wymieniono murawę na Stadionie Miejskim w Tychach za prawie 1 000 000 zł. Były to pieniądze publiczne. Wymiana była związana z mundialem młodzieżowym. Teraz trawa jest w fatalnym stanie. Zapewne będzie konieczna kolejna wymiana. Mamy dla Was pytanie, czy co najmniej 1 000 000 zł należy wydać na właśnie kolejną wymianę murawy na Stadionie Miejskim, czy te pieniądze można spożytkować na przykład na dofinansowanie urazówki dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach. Głosujcie. Zachęcamy.